dzisiaj jest nasz ostatni dzień w Chiang Mai, w sensie mój i wasz. Jeżeli chodzi o plan na dzisiejszy dzień, no to po pierwsze idziemy się zaszczepić. Ale najpierw muszę coś zjeść. Mam gigantyczny problem z określaniem odległości tutaj. Musiałem się 5 razy zatrzymywać i jechałem tutaj, nie wiem, z 30 parę 40 minut zamiast 17, bo po prostu, kurde, nie wiem, wydaje mi się, że mam przejechać jeszcze 2 km, a po 500 metrach powinienem skręcać w prawo. W każdym razie, zaniedbałem troszeczkę moje trucizny, więc idę jakiejś pani zapłacić kupę pieniędzy, żeby mnie troszeczkę podtruła. Znalazłem, to tutaj. Mam nadzieję, że nie dostanę autyzmu po tym szczepieniu. No. Tu jest tak głośno, że ciężko znaleźć miejsce do nagrywania. Więc podziurawili mnie dzisiaj 4 razy, ale pani powiedziała, że byłem bardzo dzielny. Tylko z jakiegoś powodu nie dostałem żadnego cukierka, więc całkiem słabo. UZWA, badania krwi, dur brzuszny i wścieklizna. Całość wyszła 4100 bahtów, czyli około 500 zł. Nie jest to najtaniej i wydaje mi się, że w Polsce wyszłyby mniej więcej podobne pieniądze. W Australii prawdopodobnie 3 razy większe. W Bangkoku zapłaciłbym prawdopodobnie około 2000 bahtów za całość, może i 2500. A powód jest taki, że w Bangkoku jest prawdopodobnie kilkadziesiąt klinik, które zajmują się szczepieniami, a tutaj w całym Chiang Mai tych klinik są tylko 2. W każdym razie ja wsiadam z powrotem na motocykl. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mi się marzą na dzisiaj, to muszę sobie wyczarować gdzieś jakąś taką siatkę elastyczną, takie ekspanderki, ponieważ jakoś do motocykla muszę przymocować cały mój bagaż główny. A gdzie dzisiaj jedziemy? Jedziemy dzisiaj do Pai. Jest to podobno takie trochę hipisowskie miasto w górach, ale to nie chodzi o same miasto. Podobno droga z Chiang Mai do Pai to jest jedna z najlepszych tras motocyklowych w całej Tajlandii. Dosłownie po drugiej stronie ulicy znajduje się Esko Lotus, jest jakiś Decathlon i tak dalej, więc myślę, że to jest dobre miejsce do znalezienia tego, czego szukam. Swoją drogą, strasznie mi się ten motocykl podoba. Oczywiście mógł być trochę większy, bo to tylko 300, ale z drugiej strony większość pojazdów tutaj są jakieś 50, więc posiadanie 300 to już jest naprawdę respekt na ulicy. Jeżeli chodzi o samą tą klinikę, to moim zdaniem bardzo fajny klimat, nie było żadnego syfu, nic, taka profesjonalna klinika. Lepsza niż ta, w której ja byłem w Warszawie, jak się szczepiłem. O tak. A dlaczego w ogóle tak się spiąłem z tymi szczepieniami? Otóż w hostelu poznałem dwóch typów. Jednego typa, który wypożyczył sobie motocykl i pojechał do Pai i wracając się wypieprzył, więc był cały poździerany, po prostu calutki. Kolana, łokcie, miał rozwalony łuk brwiowy i brodę startą. Jakimś małym skutereczkiem sobie jechał w takim kasku orzeszku, więc oczywiście sobie też ryj rozwalił za przeproszeniem. I jak rozmawiałem z tym człowiekiem, to przyszedł drugi typ, też zabandażowany. No i się okazało, że on dla odmiany wywalił się na motocyklu, tak samo jak i tamten. Z tym, że u niego to było wtedy, kiedy jechał do szpitala po to, żeby wziąć szczepienia na wściekliznę, bo go chwilę wcześniej pogryzła małpa. Więc ja wtedy sobie obiecałem, że nie, dobra, nic z tego, lecę ogarniać szczepienia. No zobaczcie, jak pięknie. Co ja bym w życiu zrobił, gdyby nie Tesco? Rękawy z protekcją UV 59, rękawice 99, to już akurat trochę drogo, 200 za to płacić, czyli 24 zł, ale to, co mnie najbardziej interesuje, no to moja siateczka, która będzie mi bardzo potrzebna do zamocowania mojego plecaka, mam nadzieję, że wystarczy. No i do tego zaraz zobaczymy, czy ja coś jeszcze potrzebuję. Wszedłem też na chwilę do Decathlonu i wygląda dokładnie tak jak nasz. A ludzie mili, dokładnie te same rzeczy sprzedają, z tym, że wydaje mi się, tak na pierwszy rzut oka wychodziło mi, że tak ceny są z 10% tańsze, ale Decathlon i tak jest bardzo tanim sklepem, jeżeli chodzi o akcesoria podróżnicze. Oczywiście ja żadnych mat i plecaków nie kupuję, namiotów z prostego powodu i tak już jestem tak przepakowany, że nie ma opcji, żebym jeszcze próbował się z tym wszystkim pakować pod namiot i z namiotami chodzić. Wszedłem do tego McDonalda i teraz się zastanawiam, czy mi się coś przewidziało, czy może McDonald's w Tajlandii ma różne menu w zależności od różnego McDonalda, ponieważ jestem święcie przekonany, że w Bangkoku widziałem menu z jakimś kurczakiem z ryżem i tak dalej, i tak dalej, a tutaj w sumie takie zwykłe burgery. Co mi się rzuciło w oczy, to był potrójny cheeseburger, ale ja wziąłem sobie podwójnego Big Maca i do tego butelkę wody. Butelka wody kosztowała 15 bahtów, burger kosztował 150 i nie mam zielonego pojęcia, co mi przed chwilą odwaliło, ale zapłaciłem australijską kartą zamiast rewolutem. Nie wiem dlaczego, po prostu tak z automatu ją wyciągnąłem z portfela. No i straciłem na tej transakcji 165 bahtów, to jest ile?
nie wiem, z 15-16 zł, no i na tej transakcji straciłem 2 zł na przewalutowaniach z dolara australijskiego na bahty, więc jeszcze bardziej mi się podoba Revolut, ponieważ przy Revolucie prawdopodobnie nie straciłbym nic, albo byłyby to jakieś grosze. Jadę do hostelu, jeszcze w międzyczasie zatankuję, spróbuję się spakować, jest. Thank you so much. Jeszcze w międzyczasie spróbuję się zapakować do motocykla i jedziemy, bo to jest podobno naprawdę taka dosyć hardkorowa trasa, a jest już trzecia. Tak wygląda podwójny Big Mac, całkiem potężny. Zaraz robimy pierwszy test i zobaczymy, czy jest smaczny. Wydaje mi się, że jest troszeczkę ostrzejszy niż ten w Polsce, ale tak oprócz tego to smakuje dokładnie tak samo. Nie wiem, będę musiał spróbować jakichś takich specjałów autostopowych. A, dobra, coś mi wyskoczyło na telefonie. Takich specjałów McDonald'owych, tak bardziej, ale to innym razem. Zaledwie 2 dni jazdy, a ja już czuję się naprawdę dużo pewniej jeżdżąc po ulicach w tym mieście. Wręcz przestawił się już mój mózg na ruch lewostronny, myślę lewostronnie. Czy to oznacza, że jestem lewakiem? A tak serio mówiąc, to już nawet nauczyłem się, kiedy trzeba ignorować czerwone światło, w sensie jakie warunki muszą zaistnieć, żeby nikt się nie zatrzymywał na czerwonym, o tym jak wymijać samochody i tak dalej. To jest ciekawe, że, no ale z drugiej strony żyję już w krajach lewostronnych ile? 8 czy 9 miesięcy, no to w końcu. Misją jest zapakowanie dużego plecaka tutaj, a potem ruszamy, bo jest już późno, jak zawsze w moich filmach. Słuchajcie, no inżynierem to ja nie jestem, mam nadzieję, że to wytrzyma. Starałem się zrobić tak, żeby było jak najbezpieczniej, żeby było widać tylną lampę i żeby to raczej nie dotykało tylnej opony. Jest w miarę stabilnie, ten plecak jest dosyć mocno przyciśnięty tutaj, dlatego też trochę boję się o mojego laptopa, który jest w tym plecaku. W każdym razie jest już godzina 4:10, więc jestem po raz kolejny spóźniony i to nie mało w stosunku do tego, co miało być pierwotnie, no ale klasycznie jakieś szczepienia, nieszczepienia, tysiąc innych rzeczy i chociażby robienie tego zajęło mi prawie pół godziny, no ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że nie mam żadnego doświadczenia. Patrzyłem na tą drogę do Pai i na Google Maps wygląda ona bardzo zakręciście. Więc chciałbym jeszcze tam jeździć po prostu, jak będzie jasno, bo no z tego każda osoba, którą poznałem, która się wywaliła w okolice na motocyklu, wywaliła się właśnie, czy na skuterze, wywaliła się właśnie na drodze do Pai, więc muszę uważać na siebie. I tyle. Trzymajcie za mnie kciuki. Podładowałem trochę GoPro. Mam nadzieję, że uda się chociaż jakiegoś timelapsa z góry zrobić. Zjeżdżam sobie z autostrady, no i normalnie mam napisane, że w lewo na Pai. No i tak wjeżdżam tutaj dosyć szybko, bo to taki szeroki łuk. I nagle patrzę, a to jest początek drogi do Pai. Ale ja mam nadzieję, że reszta wygląda trochę lepiej. Zobaczcie, jak tu jest malowniczo. Tam jakieś uprawy. Słońce już powoli skłaniające się ku zachodowi. Tutaj takie rośliny. Kurde, jest naprawdę pięknie. Szkoda, że to GoPro z tą baterią tak kiepsko trzyma. Mam troszeczkę ograniczone ruchy z tego powodu. Która jest godzina? 5:32, za jakieś 2 godziny zajdzie słońce. A Google Maps pokazuje, że do celu mamy godzinę 50. No to trzeba zapytać. No moi drodzy, jest chwila po godzinie 7. Udało mi się dojechać w końcu do Pai. Zatrzymałem się pod najlepszym miejscem dla każdego podróżnika, czyli 7-Eleven, żeby uzupełnić trochę zapasy. Jeżeli chodzi o
moje mocowanie to wygląda na to, że wszystko przetrwało, nic się nie ruszyło tak naprawdę nawet o centymetr. Mam nadzieję, że laptop przetrwał. No cóż, zostało mi jakieś 10-15 minut do mojego hostelu, więc wjadę tam, muszę się rozpakować, poznam jakichś ludzi i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, bo jest to hostel tak trochę oddalony od miasta. Jeżeli chodzi o samą trasę, wiecie, dla mnie jako dla niedzielnego motocyklisty, który ma mało doświadczenia, jeszcze bardzo dawno nie jeździł motocyklem, była to naprawdę bardzo wymagająca trasa i miałem parę takich troszeczkę przerażających momentów, ale no cóż, cieszę się, że się udało. Tyle. Ale jestem zmęczony. Pai okazało się być malowniczo położonym małym, górskim, turystycznym miasteczkiem. Wielu ludzi określa Pai jako hipisowską stolicę Tajlandii. I faktycznie, w niektórych miejscach dało się tutaj wyczuć atmosferę podobną do tej, którą poznałem w australijskim Byron Bay. Kolejne kilka dni spędziłem na edytowaniu filmów, krótkich wycieczkach motocyklowych, szlajaniu się bez celu wypełnionymi kafejkami i barami ulicami oraz imprezowaniu z nowo poznanymi znajomymi. Chciałem tylko podkreślić, że jest to pierwszy voiceover, który pojawił się na moim kanale. Hello, welcome to Vlogcash's channel. We're from North America. From Canada. North America. No, I'm not from America. I'm from Canada. American. I just wanted to say America. Yeah, I'm Polish. Nothing has changed. I'm still Polish. This is our backpacking trip from Southeast Asia. We're in Pai, Thailand right now. This is my first vlog and this is my biggest first English vlog. It's still gonna be English. I mean, just the part you're saying, but the rest is gonna be in Polish. Don't listen to him. All my American followers, follow him, subscribe, comment, like. Yeah. All right, guys, I'm gonna save this moment in my heart and on my camera. Peace. Safe travels. Like, will you let us know when you get there safe? Yeah, I will. Bye, Kasia. We love you. Bye, Kasia. I'm subscribing to you. Safe travels. See you guys. Wiecie, co jest najpiękniejsze w takim podróżowaniu bez żadnego odgórnego planu, bez żadnych dat, w których musicie gdzieś być i tak dalej? Właśnie to, że spodobało mi się Pai, zostałem tu dzień dłużej, a teraz w związku z tym, że posypały mi się plany na dalszą połowę, na drugą połowę tego roku, co wam wcześniej już powiedziałem, a postanowiłem, że zostanę dłużej w Tajlandii i w pełni wykorzystam moją 30-dniową wizę. Ostatnio, będąc na tym tajskim masażu, uświadomiłem sobie, że ja mam duże problemy z takim wyłączeniem się, ze zrelaksowaniem się, ponieważ cały czas mam w głowie po prostu tysiące myśli. Myśli o tym, co muszę zrobić na vlogu, co powinienem powiedzieć, kiedy go wyedytuję, kiedy odpowiem na komentarze i jakieś inne tysiące innych życiowych, moich prywatnych problemów, które cały czas mi się przewijają w głowie. No i ostatnio czytałem o tym, że w Tajlandii popularne jest to, że turyści zamykają się czasami w takich buddyjskich świątyniach na kilka dni, gdzie przyjmują nauki na temat buddyzmu i głównie w sumie nauki na temat medytacji. No i te miejsca wydają się takie dosyć mocno turystyczne, bo tam trzeba się zapisywać dużo wcześniej, tam się płaci za cały program tej wycieczki i tak dalej, tam wiecie, trzeba się z półrocznym wyprzedzeniem zapisywać na konkretne programy i w ogóle jakieś takie, nie wiem, no nie spodobało mi się to, bo wyglądało to bardziej jak atrakcja turystyczna. Natomiast dowiedziałem się ostatnio o tym, że jest jedna świątynia, która znajduje się jakieś 2 godziny jazdy stąd, przy granicy z Birmą, w której podobno można wejść po prostu z ulicy, powiedzieć: dzień dobry, chciałbym z wami zostać kilka dni, dadzą ci ciuchy, dadzą ci książki po angielsku i tak dalej, i tak dalej. Podobno jest dosyć hardkorowo, bo śpi się na podłodze, trzeba wstawać o 5 rano, przygotowywać jedzenie mnichom, karmić ich i tak dalej, i tak dalej. Ale pomyślałem, że kurde, w sumie zmusi mnie to do tego, żeby wyłączyć mój telefon na kilka dni, czego chyba nigdy w życiu nie zrobiłem, odkąd są smartfony i odkąd jest internet, nie miałem takiej sytuacji, żebym był bez telefonu przez kilka dni i po prostu mam już taki nawyk, że co chwilę go sprawdzam, o komentarze, o maile i tak dalej. Więc wydaje mi się, że zrobi mi to dobrze. Tak mi się wydaje w każdym razie. A więc, no cóż, pakuję się zaraz na motocykl, wszystkie swoje rzeczy, związuję wszystko linami. No i cóż, no i widzimy się na trasie.
Motocykl już zapakowany, mam nadzieję, że zapakowałem go tak samo dobrze jak ostatnim razem, nic tutaj się złego nie wydarzy. No i jeszcze zanim ruszę, chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, jeżeli chodzi o jeżdżenie jednośladami w Tajlandii. Odkąd podróżuję samotnie i śpię po hostelach, to codziennie kogoś brakuje wieczorem. No i jest pytanie, a co się stało z Joe, co się stało z Anną? No i odpowiedź jest z reguły ta sama. Jest w szpitalu, wywaliła się na motocyklu, wywaliła się na skuterze. Więc... Najlepsze jest to, że bardzo często ci ludzie troszeczkę są w dupie, bo opieka medyczna w Tajlandii jest na bardzo wysokim poziomie podobno, ale też nie jest najtańsza. No i okazuje się, że jeżeli wywalisz się na motocyklu, wywalisz się na skuterze, tak jak większość z tych ludzi, oni nigdy nie mieli prawa jazdy i nigdy nie jeździli tymi jednośladami wcześniej, albo mają bardzo nikłe doświadczenie, no to twoja ubezpieczalnia prawdopodobnie nie pokryje kosztów leczenia po wypadku na jednośladzie, który wypożyczyłeś i na którego nie miałeś prawa jazdy. Więc warto wziąć coś takiego pod uwagę, bo okej, to fajnie wygląda, że tutaj sobie wszyscy jeżdżą skuterami, jak widzicie za mną wszędzie jednoślady i w ogóle, ale jest też druga strona tego, że kurde, no codziennie w każdym hostelu albo się widzi zabandażowanych ludzi, połamane nogi, transporty zaraz do domu, do szpitala, więc no podchodźcie do takich rzeczy rozsądnie, bo można sobie w bardzo prosty sposób spieprzyć wakacje. No, a to co najważniejsze, to można sobie spieprzyć po prostu zdrowie. Jest upał, jest ze 40 stopni chyba, bez kitu. Wsiadam, jadę i mam nadzieję, że dotrę tam przed zachodem słońca i że mnie wpuszczą, bo mówię wam, to ja całkowicie z ulicy tam chcę się pojawić i powiedzieć dzień dobry, przyjmijcie mnie na kilka dni. Jak mnie nie przyjmą, to będziemy się martwili. YOLO. Jeżdżę od 15 minut w poszukiwaniu stacji benzynowej. No i okazuje się, że przejeżdżałam obok niej kilkakrotnie. Dojechałem. Trasa nie była taka ciężka. Cięższa była ta wcześniejsza. Ciekaw jestem, czy mnie wpuszczał. Powiem wam szczerze, że trochę się zaczynam stresować całym tym pomysłem. Jak teraz tutaj wszedłem, zobaczyłem tych ludzi, jestem w górach pośrodku niczego. Idę z kimś pogadać. Okej, okay. Tak w dużym skrócie opowiem wam, co się stało. A wszedłem i facet do mnie powiedział welcome back. Bardzo mocno się zdziwiłem, ponieważ nigdy mnie tu wcześniej nie było. On widocznie mnie z kimś pomylił, ale powiedział, że wyglądam jak ktoś, kto już tutaj wcześniej był. I czy na pewno tu wcześniej nie byłem. To było takie dosyć dziwne. Okazało się, że wpadłem tu 15 minut przed zamknięciem, więc dosłownie kazał mi od razu biec po ciuchy. Dostałem taki uniform biały. Good night. Good night. Good night. Dostałem taki uniform biały, pokazali mi moje miejsce w pokoju, w takim dormie, tam się śpi na podłodze, na takich matach. No i od razu miałem tutaj wrócić. No i wpadłem, ja nie znam tutaj nomenklatury, więc to może być problem. Wpadłem na mszę, taką buddyjską można powiedzieć, która trwała 2 godziny. Najpierw przez godzinę były jakieś szanty, później była godzina medytacji. Zresztą to wszystko poopowiadam wam na następnym vlogu. W każdym razie ja właśnie wyłączyłem telefon, dałem znać znajomym, rodzinie, że będę offline przez 3 dni. Jestem trochę zestresowany, bo robię coś takiego po raz pierwszy w życiu,
ale myślę, że no na pewno nie stracę. Być może coś zyskam na tym wszystkim, być może nauczę się czegoś, co mi pomoże trochę w życiu, pomoże mi czasami troszeczkę odgonić jakieś problemy ze swojej głowy, a nie nastawiam się na nic. Po prostu chcę tu spędzić kilka dni, odłączyć się od wszystkich źródeł zewnętrznych, internetowych, no i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Taki mały test dla samego siebie. Muszę się wypakować z motocykla i iść powoli chyba spać, ponieważ od 5 rano to jest pobudka. Nie mam zielonego pojęcia, w co ja się wpakowałem, bo tak jak mówię, nawet nie zdążyłem porozmawiać z typem na wejściu, tylko po prostu mnie wysłali i potem już zginąłem w tłumie, więc może jutro się czegoś dowiem. To było na tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć.